więc chciałam dla was challenge. Challenge malowanie się lewą ręką. Właśnie wczoraj tak podczas malowania się przed szkołą, tak zastanawiałam się, jakby to było malować się lewą ręką. I stwierdziłam, żeby to chyba nie był dobry pomysł. Wczoraj wolałam tego nie testować, bo jestem ogólnie praworęczna, jakby ktoś nie wiedział. I stwierdziłam dzisiaj, że z wami to sprawdzę, więc czuję, że mój makijaż się nie będzie zbyt piękny. Boję się, że moje włosy ucierpią, a żebym całe podkładu albo coś, więc chyba wolę sobie je jednak związać tak dla bezpieczeństwa. Więc zaczynamy od podkładu, czyli muszę na tą rękę nałożyć. To będzie ciężkie, słuchajcie. Trochę za dużo mi się go nałożyło. Tak, jeszcze więcej synków. Tak, zdecydowanie za dużo. No i zawsze dwoma rękoma, kurczę, robię, więc... Jedną to będzie trochę ciężko, jak takie dziecko malujące się. Że ja tego dobrze nie rozprowadzam. Że najzabawniej będzie z oczami jednak. W ogóle jestem jeszcze chora. Na to najgorzej. Kto jest też chory? Łapki w górę na pocieszenie. Podkład mamy... nałożone. Od korektoru do pod oczy. I za dziwnie tak. Ja nigdy nic lewą ręką, o Boże, nie robię. Ja przy oku boję się w ogóle cokolwiek robić, bo się boję, że robić sobie tylko kawiadę. No i normalnie tą ręką bym robiła, ale że wszystko lewą ręką, no to wszystko lewą, nie będę oszukiwać. No to czas na korektor na twarz. Bierzemy puder, tą taką resztkę, jejku. Jeszcze coś w ogóle z niego wezmę. Puder mamy. Piękności. 12 jestem biała. To bronzer, słuchajcie. To będzie chyba najzabawniejsze. Biorę. Śmieszniej będzie, jak jeszcze ten makijaż lewą ręką wyjdzie mi lepiej niż prawą. No to bym tak nie wyszło. To wygląda, jakbym od karty robiła sobie. No dobra, to trochę teraz rozświetlacza nałożę. A tutaj jest czas wziąć się za brwi. Myślę, że to będzie niezły wyczyn, bo to już mi na prawą nie wyjdzie. Mam paleczkę, mam pędzelek. Czy ja tego nie nałożę? Ja na nie potrafię pędzelka trzymać dobrze. Lewą ręką. Ja biorę. Wolałabym bez makijażu wyjść niż malować się lewą ręką, mam powiem. Widzicie tą kreskę? Myślę, że cudownie. Ja się głaszczę po prostu tym pędzelkiem. Przemalować się nią. Niestety wyładowałam się aparat i straciłam część nagrania, więc brwi już jakby co dokończyłam, tak pięknie bardzo wyszły. I teraz przejdę do oczu, więc ogólnie zawsze maluję się też kredką na linii wodnej i chyba tego się najbardziej obawiam, bo jest to bardzo niebezpieczne, to zobaczymy. Postaram się bardzo delikatnie to zrobić. Dobra, to pomaluję się też trochę cieniami może. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym załamaniu. Pięknie, pięknie. Nie, z tego oka to już w ogóle masakra. Ja naprawdę wolałabym się nie malować. Powiedzmy, że jako tako jest, no to teraz bierzemy się za kreski. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Ja nie potrafię trzymać tego. Myślę, że piękna jest ta kreska, że mogę w takie iść na miasto. Myślę, że moje kreski są mistrzowskie i że zawsze w takich powinnam chodzić. No jak sądzicie? Ja myślę, że jest pięknie. Ja nie wiem trzymać tej szczoteczki. Ciekawie to widzę. No, o Jezus, mam nadmiar tuszu. To jest na mnie najgorzej. Myślę, że mam piękny makijaż.
Nie, możemy się spróbować usta pomalować, a to już w ogóle będzie komedia. Dobra, zrobię taką delikatną kredką do ust, żeby nie było aż takiej komedii. Ja nie umiem ust malować normalnie, ledwo je maluję, a co dopiero lewą ręką. Szczerze wam powiem, że myślałam, że ten makijaż będzie gorzej wyglądał. Wy też możecie spróbować się pomalować lewą ręką, bądź prawą, jeżeli jesteście leworęczni, możecie wysłać mi fotki waszych pięknych makijaży. Myślę, że nie będzie lepszy niż ten mój cudowny makijaż, no bo to jest po prostu dzieło sztuki. Ja myślę, że ja tak mogę teraz iść na miasto. Więc dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Zostawcie kciuka w górę, zapraszam was do opisu. Tam znajdziecie adres, gdzie możecie wysłać mi paczkę, list, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, oraz wszystkie moje portale społecznościowe, no. I zapraszam was na moją grupę Pan Dziennika na Facebooku i widzimy się w kolejnym filmiku. I nie zapomnijcie dodać mnie na Snapie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i pa pa!